Pozdrowienia dla 12 plemion Jakuba rozproszonych po świecie. Mamy wielką przyjemność, aby podzielić się z Wami naszym nowym projektem, a mianowicie stroną internetową, nad którą jeszcze ciągle pracuje zespół naszych ekspertów, że tak powiem, ale która już może być używana i wierzymy, że będzie bardzo pomocna. I dlatego z takim zaangażowaniem i gorliwością chcemy ją Wam przedstawić. Zrobię krótką podróż, aby zapoznać Was, co tam umieściliśmy, co będziemy umieszczać i jak się tam poruszać. Link do tej strony zamieszczę pod nagraniem. Nazwa strony pokrywa się oczywiście z nazwą kanału i brzmi t4pl.com. Bardzo prosto. T4 to oczywiście skrót od Torah to the Tribes, czyli Tora dla 12 pokoleń Izraela. Na stronie powitalnej Shalom mamy parę informacji kluczowych, czyli skąd się wzięliśmy jako grupa czy zgromadzenie, na czym głównie się koncentrujemy, czyli Nowe Przymierze, rozdzielność Księgi Przymierza i Księgi Prawa, kapłaństwo Melkizedekowe, dwa zmartwychwstania oraz milenium, na czym polega prawo przymierza i korzenie przymierza, czyli jego początek z obietnicą abrahamową. To są te kluczowe dla nas tematy. Na tej samej stronie znajdziemy także informacje o najbliższym spotkaniu na żywo. W tej chwili będą one dotyczyć nadchodzącego święta namiotów, czyli Sukot. Klikając na link, przeskoczymy do szczegółów tego spotkania i widzimy, kiedy się spotykamy, gdzie się spotykamy, ile to kosztuje, jak z wyżywieniem, co będziemy tam robić, okolica, atrakcje i e-mail do kontaktu. Jeśli chciałbyś do nas dołączyć, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Druga strona, niezmiernie ważna i niesamowicie pomocna, to fundament. Jahusza uczy nas, że nasz dom powinniśmy stawiać na dobrym, mocnym fundamencie. Takim, że kiedy przyjdzie wichura, burza czy trzęsienie ziemi, to ten dom się ostoi. I myślę, że to naprawdę moment, aby skonfrontować swój fundament. Teraz, póki jeszcze jest czas, zanim nadejdzie ucisk i te wszystkie wydarzenia, o których czytamy w prorokach i w Księdze Objawienia. Przyjdź tutaj, sprawdź i porównaj, czy aby nie budujesz na fundamencie z piasku czy z papieru. Umieściliśmy tutaj naprawdę sporo materiałów, wideo, PDF-y, zaczynając od tego najważniejszego elementu fundamentalnego, czyli Jahuszy, tego prawdziwego Jahuszy. Sprawdź, na jakim Jezusie budujesz swój dom. Czy jest to Jezus chrześcijański, który rzekomo zniósł Torę Ojca? Bo jeśli tak, to możesz być niedługo w poważnych kłopotach, kiedy przyjdzie ucisk i zwiedzenie Antychrysta. A może budujesz na Jezusie, który jest człowiekiem z prochu, jak ty i ja? Cóż, wtedy pokładasz swoją nadzieję i zbawienie w człowieku z prochu, a ten nie może nas uratować, jak mówi Psalm 49:7. A może wierzysz, że ten prawdziwy Jezus to 100% człowieka i 100% Boga? Cóż, ten też jest fałszywy, bo to pogańska hybryda pomieszanych gatunków, a tego Biblia robić zabrania. Jaki zatem jest ten prawdziwy Zbawiciel, Jahusza Mesjasz? Kim On tak naprawdę jest? On ma być naszym fundamentem i kamieniem węgielnym, zatem przyjdź tutaj, sprawdź i zbadaj sam, w kogo wierzysz i na kim opierasz całą swoją nadzieję. Bo Jahusza mówi, że wielu przyjdzie pod Jego imieniem i wielu zwiodą. I oni już od dawna tutaj są, pośród wierzących. I być może ten, w którego Ty wierzysz, to jeden z nich, z tych innych fałszywych Jezusów. Mamy tu na stronie kilka kluczowych nagrań wideo oraz parę bardzo istotnych PDF-ów na ten temat.
kim jest prawdziwy Jahusza. Gorąco namawiam, aby skonfrontować swoje wierzenia. To nic nie kosztuje, a może uchronić Cię od nadchodzącego zwiedzenia, które zapowiada Pismo. Kolejnym punktem fundamentu jest kapłaństwo melkizedekowe. Co to jest? Co to znaczy? Na czym polega porządek melkizedekowy? Co to znaczy, że Jahusza jest teraz kapłanem melkizedekowym? Czym to się różni od porządku lewickiego, który przeminął? Tu znajdziesz odpowiedzi na te tematy, nagrania wideo oraz PDF-y. I oczywiście niezmiernie ważny element fundamentu, czyli podział Tory, prawa, na dwie księgi, na Księgę Przymierza i na Księgę Prawa. Bez zrozumienia tego tematu nie da się zrozumieć Biblii, a w szczególności listów Pawła. Po prostu będziesz zgadywać, będziesz źle interpretować wersety, będziesz dodawać, odejmować, zamiatać pod dywan i tak dalej. Dokładnie to, co robią grupy mesjanistyczne oraz chrześcijaństwo. Dlaczego? Bo nie rozumieją podziału prawa w Biblii na te dwie księgi. Potem mamy kilka nagrań oraz PDF-ów na temat Nowego Przymierza. Sprawdź, czy rzeczywiście wszedłeś w Nowe Przymierze z Jahuszą. Bo wszyscy mówią, że jesteśmy teraz w Nowym Przymierzu. Ale to wygląda trochę inaczej, bo Jahusza ustanowił Nowe Przymierze, ale czy Ty tam jesteś? Bo Biblia mówi, że wielu powołanych, ale niewielu wybranych. Sprawdź, skonfrontuj to. W jakim miejscu jesteś, póki jest jeszcze czas? I ostatni fundamentalny temat to pierwsze i drugie zmartwychwstanie oraz milenium. Temat, który studiowaliśmy wspólnie przez cały rok. Znajdziesz tutaj naprawdę ciekawe nagrania o tym, kiedy przyjdzie Jahusza. Czy przed milenium, czy po milenium? Bo wszyscy krzyczą w koło, że On już nadchodzi. Ale czy Jahusza nie ostrzegał, że zanim przyjdzie, to musi nastąpić odstępstwo? Zbadaj, czy czasem nie umknęło Ci parę ważnych wersetów, przypowieści i faktów w Biblii, na które mocno kładziony jest nacisk właśnie w tych nagraniach i materiałach. Dział pod tytułem Fundament. Kolejna cegiełka to święta i kalendarz. Święta Jahwe to odzwierciedlenie menory. Zobacz, jak to widzimy. Menora to siedem duchów Jahwe, jak czytamy w Izajasza 11:2. Duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jahwe. W menorze zawarte jest siedem świąt Jahwe. Popatrz na te zależności między duchem Jahwe a jego świętami. Święta wiosenne wypełniły się z pierwszym przyjściem Jahuszy. To te trzy ramiona menory po jednej stronie. Święta jesienne wypełnią się w niedługiej przyszłości. To te trzy ramiona menory po drugiej stronie. A po środku menory jest Szawuot, czyli zawarcie przymierza na Synaju oraz zesłanie Ducha Świętego na apostołów. To Duch Jahwe, to przymierze, to oblubienica. Fascynujące rzeczy. Mamy tutaj też kalendarz na rok bieżący i będziemy umieszczać kalendarz na rok kolejny. A obok linki do nagrań, aby zrozumieć kalendarz oraz święta i jak je obliczyć samemu, jeśli ktoś chętny. Taki mały przewodnik. Następnie mamy nagrania z kanału T4.pl ułożone w playlisty oraz PDF-y do każdego z tych nagrań, a także aktualnie rekomendowane nagrania i linki do kanałów. W dziale Pomocy mamy PDF-y oraz ilustracje. PDF-y to ponumerowane opracowania na różne tematy, na przykład pierwsze i drugie zmartwychwstanie,
porównanie bestii z ziemi i bestii z morza, co się dzieje z nami po śmierci, czy kobieta może nauczać. Jeden rok działalności Yahuszy, bardzo popularny PDF, który pokazuje, że służba Yahuszy nie trwała 3,5 roku, ale jeden rok. Baranek miał być jednoroczny. Numer 18. Nakrywanie głowy przez kobiety. Świetny artykuł. Kolejny. Króciutkie, ale jakże mocne opracowanie, dlaczego świętujemy szabat od rana, a nie od wieczora. Numer 25. Zmanipulowane tłumaczenie Hebrajczyków 8:6, czyli jak oszukano nas i miliony ludzi na całym świecie. Numer 27. Kolejne fałszywe tłumaczenie z Dziejów Apostolskich, że niby uczniowie spotykali się w niedzielę. Nie, oni spotykali się w szabaty i jak otworzysz tego PDF-a, to zobaczysz, jakie oszustwo zostało tam zastosowane. Ilustracje. To zdjęcia. Alfabet hebrajski, pomocne tabelki, jak na przykład o królach Judy i królach Izraela, niezmiernie przydatne przy czytaniu ksiąg królewskich i kronik. Mamy tu mały przewodnik, jak powinien wyglądać chrzest, czy nawet mapę ziemi Glisona. Dział przydatne linki. Jak sama nazwa wskazuje, zawiera przydatne linki, jak interlinia, Biblie polskie, gdzie możemy porównywać wersety w różnych przekładach, czy aplikacja Blue Letter Bible. Będzie ich na pewno więcej z biegiem czasu. I wreszcie spotkajmy się, czyli zaproszenie do wspólnych spotkań, czy to online przez Skype, gdzie obecnie studiujemy Księgę Zachariasza, po czym przejdziemy do studium Księgi Objawienia, czy to na żywo, 3 razy do roku, jak nakazuje nam Tora Przymierza. I ostatnia cegiełka to oczywiście kontakt poprzez e-maila. Zapraszamy na stronę, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy na Skype oraz do spotkań na żywo podczas świąt Jahwe. Niech Was Jahwe błogosławi i strzeże. Szalom.